Witajcie! Nazywam się Bartosz Fiałek, a to jest pierwszy odcinek mojej autorskiej serii Jak wyleczyć. Podczas kolejnych dni, tygodni będę poruszać tematykę objawów jednostek chorobowych oraz zespołów chorobowych. Prostym, przystępnym, zrozumiałym językiem przekazywał będę treści medyczne, merytoryczne. Dzisiaj opowiem o czymś bardzo powszechnym w medycynie. Dzisiaj opowiem o nieżycie nosa i zatok przynosowych, a składową tej jednostki chorobowej jest również przeziębienie. Dlatego będzie to bardzo potrzebny odcinek, ponieważ otrzymuję wiele pytań od moich czytelników, widzów, słuchaczy, aby właśnie opowiedzieć, czy trzeba z przeziębieniem leczyć się w domu, czy trzeba iść do lekarza, kiedy iść do lekarza, jakie leki stosować w domu, więc wszystko to będzie dzisiaj omówione. Nieżyt nosa i zatok przynosowych, bo tak nazywa się ta jednostka chorobowa, kiedyś był nazywany zapaleniem zatok przynosowych. Jest to po prostu stan zapalny, który toczy się w zatokach oraz w jamie nosowej, w łonie śluzowej nosa. Przyczyną najczęściej są to wirusy i generalnie z wirusów około 50%, czyli połowę przypadków wywołują tak zwane rynowirusy, czyli wirusy generalnie rzecz biorąc jamy nosowej. Mogą również tę chorobę wywoływać inne wirusy, bakterie i najczęściej jest to dwoinka zapalenia płuc, czyli streptokokus pneumonie, również hemophilus influenzae czy moraxella catarrhalis. Również, i trzeba o tym pamiętać, ta choroba może być wywoływana przez grzyby. I teraz istota. Choroba dzieli się na, można podzielić na czas występowania tej choroby. Choroba może być ostra i przewlekła, czyli ostry nieżyt nosa i zatok przynosowych oraz przewlekły nieżyt nosa i zatok przynosowych. Różnicowanie polega tylko i wyłącznie na czasie. To znaczy, ostre ustępuje do 12 tygodni, czyli 3 miesięcy. Jeżeli objawy trwają dłużej, nawracają, czyli mamy ten tak zwany okres zaostrzenia objawów i remisji, czyli ich ustąpienia, to trwa powyżej 3 miesięcy, czyli 12 tygodni lub więcej, wówczas mamy przewlekłe, kiedyś zapalenie zatok przynosowych, a teraz przewlekły nieżyt nosa i zatok przynosowych. Aby było trudniej, przewlekłe dzielimy jeszcze na przewlekłe z polipami nosa lub bez polipów w jamie nosowej. Natomiast ostre, to jest bardzo ważne, dzielimy na wirusowe i niewirusowe. Wirusowe to inaczej przeziębienie, czyli coś, co jest właśnie wywołane najczęściej rynowirusami i generalnie najczęstszą manifestacją nieżytu nosa i zatok przynosowych jest właśnie przeziębienie. Najczęściej ustępuje ono samoistnie i w przeciągu około 7 dni. Natomiast mamy również niewirusowe. Niewirusowe mamy wtedy, kiedy albo po 5 dniach mamy nasilenie objawów, które były, czyli na przykład w przeciągu pierwszych 2-3 dni źle się czujemy, a po 5 dniu jeszcze gorzej się czujemy. Wówczas możemy mówić o niewirusowym, czyli ostrym niewirusowym, albo wtedy, kiedy trwa ono powyżej 10 dni. Czyli wirusowe przeziębienie do 10 dni, najczęściej 7 dni i ustępuje. Niewirusowe ostre, po 5 dniach mamy nasilenie objawów lub trwa powyżej 10 dni. I teraz tak, jakie są objawy? Objawy zawsze dzielimy na podmiotowe, czyli te, które zgłaszają pacjenci Państwo, i przedmiotowe, czyli te, które my jako lekarze jesteśmy w stanie wybadać. Podmiotowe to kaszel, wydzielina z nosa śluzowa, wodnista bądź ropna. Kaszel jest najczęściej wywołany tym, że ta wydzielina, która się z powodu tego nieżytu nosa zbiera, ona spływa po tylnej ścianie gardła i drażni, po prostu sprawiając, że kaszlemy. Dodatkowo możemy mieć osłabienie lub w ogóle upośledzenie węchu, no i generalnie ból głowy, najczęściej rozpierający wrzucie danej zatoki, czy czołowej, czy szczękowej. I to są objawy podmiotowe, czyli te, które Państwo zgłaszacie. To, co my jesteśmy w stanie zbadać, to jest ból uciskowy, oczywiście bolesność uciskowa, wrzucie danej zatoki, to po pierwsze.
Po drugie, gorączka lub stan podgorączkowy. Gorączkę mamy od 38 stopni wzwyż, stan podgorączkowy do 38 stopni. No i też w badaniu możemy zobaczyć, na przykład w badaniu rynoskopowym możemy zobaczyć właśnie wydzielinę w nosie lub możemy również zauważyć wydzielinę na tylnej ścianie gardła. Jeżeli chodzi o przebieg naturalny, to tak jak wcześniej mówiłem, wirusowy nieżyt nosa i zatok przynosowych, czyli przeziębienie, najczęściej po 48 godzinach osłabia swoje objawy. Natomiast niewirusowe powoduje albo nasilenie objawów po 5 dniach, albo trwa długo, to znaczy powyżej 10 dni, ale poniżej 12 tygodni, bo jeżeli mamy 12 tygodni lub więcej, to wówczas mamy do czynienia z przewlekłym nieżytem nosa i zatok przynosowych. Teraz dodatkowe badania. Dodatkowe badania najczęściej w bakteryjnym zapaleniu, to znaczy bakteryjnym, czyli takim, które jest spowodowane bezpośrednio bakterią albo nadkażeniem bakteryjnym w trakcie wirusowego, czyli w trakcie przeziębienia, ono się przewleka, mamy bakteryjne zakażenie. Wówczas najczęściej widzimy podwyższone wykładniki stanu zapalnego w morfologii krwi, czyli nadpłytkowość, dużo płytek i dużo białych krwinek, czyli leukocytozę, dużo leukocytów, białych krwinek. Również inne wykładniki stanu zapalnego, jak OB i CRP, mogą być podwyższone. Jeżeli chodzi o badania dodatkowe obrazowe, no to stosuje się je najczęściej w przewlekłym nieżycie nosa i zatok przynosowych. Jest to tomografia komputerowa. W tomografii komputerowej widzimy płyn lub bezpowietrzną zatokę. Widzimy pogrubienie błony śluzowej tej zatoki. Widzimy polipy na przykład. Więc to są takie zmiany, które występują w przewlekłym nieżycie nosa i zatok przynosowych. Jeżeli chodzi o kolejne badanie obrazowe, rezonans magnetyczny w celu różnicowania przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, przewlekłego nieżytu nosa i zatok przynosowych, właśnie różnicowanie zapalenia bakteryjnego z nowotworem albo z zakażeniem grzybiczym. No i jedna kolejna istotna rzecz. To znaczy, panuje taki mit, że jeżeli mamy gorączkę, jeżeli mamy ropną wydzielinę z nosa, to na pewno jest to bakteryjny nieżyt nosa i zatok przynosowych i trzeba włączyć antybiotyk. Nic bardziej mylnego. Pamiętajcie, że barwa wydzieliny albo obecność bądź jej brak gorączki nie mogą powodować czy sprawiać, że rozpoznajemy wirusowe albo niewirusowe nieżyt nosa i zatok przynosowych. Barwa wydzieliny, gorączka lub jej brak nie mają na to wpływu. Mogą nam podpowiadać, ale one nie decydują o rozpoznaniu. No i teraz coś bardzo ważnego. Czyli leczenie. Leczenie, jeżeli mamy do czynienia z tak zwanym przeziębieniem, czyli ostrym, wirusowym nieżytem nosa i zatok przynosowych. Czyli tym trwającym do 5 dni, najczęściej po 48 godzinach objawy maleją, są słabsze, słabną. Jakie jest leczenie? Leczenie jest czysto objawowe i polega na, po pierwsze, płukaniu jamy nosa roztworem NaCl, czyli roztworem soli fizjologicznej, izotonicznym lub hipertonicznym. Idziecie Państwo do apteki i mówicie, że chcecie płukać nos roztworem NaCl. W aptece otrzymacie na pewno od aptekarza, farmaceuty taki preparat. On jest dostępny bez recepty. Druga sprawa, jeżeli boli nas głowa, jeżeli mamy gorączkę, wówczas stosujemy leki, które działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ibuprofen, ketoprofen, diklofenak, naproksen, meloksykam. Wszystkie leki niesteroidowe, przeciwzapalne, które można kupić de facto w większości również bez recepty. Stosujemy je doraźnie oczywiście, kiedy nie mamy, nie jesteśmy na nie uczuleni. Dodatkowo możemy stosować tak zwane leki obkurczające błonę śluzową jamy nosowej. I tutaj uwaga, stosujemy je, różnie literatura pisze, niektóre podręczniki piszą maksymalnie przez 3-5 dni, niektóre przez 5-7 dni, więc ustalmy, że maksymalnie 5 dni takie leki możemy stosować. To jest popularny na przykład Otrivin, czyli ksylometazolina, czy ksylometazolin, czyli to są leki obkurczające błonę śluzową. One
nie powodują skrócenia przebiegu choroby, ale zmniejszają objawy, to znaczy generalnie powodują, że ta błona śluzowa nie jest obrzęknięta, nie produkuje tyle wydzieliny i przez to nie mamy uczucia zapchania nosa. Ale pamiętajmy, stosując te leki za długo, możemy doprowadzić do tak zwanego polekowego nieżytu nosa i to jest bardzo trudna jednostka. Jeżeli chodzi o to w tym bardzo takim łagodnym leczeniu, czyli leczenie objawowe, do 7 dni leczenie wirusowego nieżytu nosa i zatok przynosowych, czyli przeziębienia. Oczywiście możemy mieć niewirusowe, które przebiega już w sposób umiarkowany albo ciężki. W przypadku umiarkowanego przebiegu, kiedy ta choroba przedłuża się, przewleka, jest, albo mamy cięższe objawy po 5 dniach, wówczas należałoby dodać, i to już jest lek na receptę, glikokortykosteroid donosowy. Czyli po prostu psikamy glikokortykosteroidem donosowym, aby w jakimś stopniu tę chorobę, czy tej choroby się pozbyć. W momencie, kiedy nie mamy skuteczności po 48 godzinach w przypadku umiarkowanego przebiegu, wówczas powinniśmy skierować takiego pacjenta już do specjalisty. To znaczy umiarkowany przebieg, glikokortykosteroid donosowy, brak skuteczności, kierujemy do specjalisty. Niektórzy mówią po 48 godzinach, niektórzy mówią nawet po 14 dniach, czyli po 2 tygodniach, ale kierujemy wtedy do specjalisty. Jeżeli mamy po 48 godzinach poprawę, stosujemy ten glikokortykosteroid przez 7-10 dni. Mamy możliwość oczywiście jeszcze przebiegu ciężkiego. Przebieg ciężki to jest bardzo silna ropa po stronie zakażonej zatoki, bardzo silna bolesność tej zatoki, wysoka gorączka, podwyższone wykładniki stanu zapalnego, zaburzenia węchu. To są objawy, które są objawami ciężkiego przebiegu i w przypadku ciężkiego przebiegu do objawowych preparatów, które stosujemy podczas leczenia przeziębienia, do glikokortykosteroidu donosowego dodajemy również antybiotyk. Wówczas mamy glikokortykosteroid donosowy, antybiotyk, no i te podstawowe leki, czyli wszystkie leki, które stosujemy w przeziębieniu, płukanie nosa z roztworem soli fizjologicznej, dodatkowo niesteroidowe leki przeciwbólowe i leki odkurczające błonę śluzową jamy nosowej. To stosujemy, jeżeli po 48 godzinach nie mamy poprawy, automatycznie kierujemy do specjalisty. To znaczy, jeżeli nie odgorączkujemy, nie ma poprawy w zakresie drożności jamy nosowej, wówczas jak najbardziej kierujemy taką osobę do specjalisty. Kiedy powinniśmy zgłosić się pilnie do lekarza, to znaczy nie czekać, nie leczyć się samemu, tylko pilnie do lekarza. Kiedy mamy obrzęk powiek albo obrzęk tu okolicy czołowej, pilnie lekarz. Kiedy mamy zaburzenia widzenia, to znaczy diplopię, czyli podwójne widzenie, albo zaburzenia ostrości widzenia, pilnie lekarz. I kiedy mamy objawy neurologiczne, to znaczy objawy pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, czy na przykład zaburzenia świadomości, wówczas też pilnie zgłaszamy się do lekarza. Jeżeli chodzi o przewlekłe zapalenie zatok, to generalnie stosujemy te wszystkie leki, które wcześniej wymieniłem. Dodatkowo możemy stosować przez 6-7 dni, nie częściej niż 3 razy w roku, glikokortykosteroidy, czyli te popularne sterydy, do ogólnoustrojowo, czyli w tym wypadku doustnie, na przykład 32 mg metyloprednizolonu przez 6-7 dni i wówczas takie cykle leczenia powinny pomóc, natomiast jeżeli nic nam nie pomaga z tego leczenia zachowawczego, wówczas kwalifikujemy takiego pacjenta do FES, czyli endoskopowej operacji zatok, małoinwazyjnej endoskopowej operacji zatok przynosowych, żeby po prostu kolokwialnie, jak pacjenci to mówią, je wyczyścić. Tak więc mamy ostry nieżyt nosa i zatok przynosowych, który dzieli się na wirusowy, czyli przeziębienie najczęściej ustępuje po 7 dniach, po 2 dniach już mamy zdecydowanie lepsze samopoczucie, nie trwa dłużej niż 10 dni. Mamy ostre niewirusowe, które jest wywołane albo przez bakterie, albo nadkażone bakteriami, albo przez grzyby i ono charakteryzuje się tym, że po 5 dniach takiego
łagodnego czy normalnego przebiegu jest nasilenie objawów albo trwa powyżej 10 dni, no i mamy w końcu przewlekłe, które trwa od 3 miesięcy w górę i przewlekłe nawet może skończyć się małoinwazyjnym, ale jednak leczeniem operacyjnym. Leki, które stosujemy, to płukanie nosa roztworem soli fizjologicznej, izotonicznym lub hipertonicznym, niesteroidowe leki przeciwzapalne stosowane, tak jak ibuprofen, ketoprofen, diklofenak, naproksen, leki, które stosujemy w momencie, kiedy mamy gorączkę albo bardzo silne dolegliwości bólowe, leki obkurczające błonę śluzową jamy nosowej króciutko, do 5 dni, żeby nie spowodować polekowego nieżytu nosa. Stosujemy je w momencie, kiedy mamy bardzo mocno zapchany nos. Dodatkowo, w zależności od ciężkości przebiegu, możemy dołączać glikokortykosteroidy donosowo, w przypadku przewlekłego zakażenia również ogólnoustrojowo, w przypadku przedłużającego się zakażenia ciężkiego, gdzie mamy gorączkę, wysokie wykładniki stanu zapalnego, dołączamy antybiotyk, więc to jest też kolejny lek. Musimy pamiętać, że jeżeli tym objawom towarzyszy alergia, wówczas stosujemy leki przeciwhistaminowe, czyli stosowane właśnie w alergicznym nieżycie nosa, w popularnej alergii. Teraz na koniec powikłania. Pamiętajcie, że zakażenie bakteryjne może dawać powikłania, dlatego nie powinniście go lekceważyć. Powikłaniem może być na przykład zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, może być zajęcie, to znaczy zapalenie kości szpiku kostnego, zatok, może to być na przykład powikłanie pod postacią ropnia mózgu, może to być powikłanie pod postacią zakrzepicy, zatok jamistych. Tak więc to są bardzo istotne, bardzo groźne w skutkach, de facto zagrażające zdrowiu i życiu powikłania. Dlatego chciałbym przestrzec, że do 48 godzin, jeżeli nie mamy tych objawów, które nam wskazują pilne udanie się do lekarza, powinniśmy leczyć się w domu, stosując te leki, które wcześniej wspomniałem. Bez antybiotyku, bez glikokortykosteroidów. Natomiast jeżeli po 48 godzinach nasze samopoczucie się nie poprawia, albo na przykład pogarsza, to wówczas jak najbardziej powinniśmy udać się do lekarza i skorzystać z jego propozycji, z jego zaleceń, pamiętając, jak leczyć się w domu do czasu udania się do lekarza i co powinniście wiedzieć o objawach, które zmuszają was, abyście do tego lekarza udali się pilnie. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek. Następny odcinek, patrząc na to, co dzieje się na dworze, czyli pylą różne trawy, drzewa, będę chciał poświęcić alergicznemu nieżytowi nosa. Czyli generalnie no, czemuś, co może objawiać się podobnie do przeziębienia, ale leczy się to trochę inaczej i konsekwencje również są inne. Dlatego zapraszam was do przesłuchania odcinka drugiego, a na tę chwilę subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę, żebym wiedział, że robię dobrze i żebym nagrywał kolejne odcinki. W najbliższej przyszłości zamierzam również nagrywać odcinki na tematy, które was będą interesowały, na tematy objawów czy chorób, które was będą interesowały. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do kolejnego. Do zobaczenia.